Witam wszystkich. Byczki przed chwilą wpuściliśmy tutaj na pozostałą część tej łąki. Są już teraz na tych 12,5 hektara. Teraz dodaliśmy im te 4 hektary. To tutaj sobie dzisiaj będą wypasać, a my grodzimy tam pozostałą część, żeby było wszystko to razem ogrodzone w całości. Trawa jest taka, jaka jest. Sucho bardzo. Troszkę to podrastało. Nie ma rewelacji, no ale byczki sobie już tutaj siedzą na fajnej trawce. Na pewno lepiej niż w tych trzcinach. W trzcinach nie dało rady ich przytrzymać do poniedziałku, bo tam już jest tragedia, jednym słowem. Tutaj było też wykoszone wysoko. Tutaj widać jest dużo tej suchej trawy na spodzie. No ale... Poza tym to jest bardzo nierówna łąka. Tak jak tutaj widać, góry, doliny, jednym słowem tragedia, co tutaj leży. A, woreczek ssaka. Ale już są, radzą sobie, 32 stopnie jest teraz. No 11:30. Także spokojnie do końca miesiąca już tutaj będą siedzieć. Pojadę po młotek, bo zapomniałem wziąć młotek, a teraz tam trzeba podobijać słupki. Gdzieś 3 tygodnie od chyba wykoszenia mniej więcej tutaj jest. Trochę może więcej. No ale trawa marna.